Kasiu, jakie lokalne potrawy kaszmirskie przypadły Wam do gustu, a co zdecydowanie odradzacie? Ja mogę mówić za siebie, to znaczy to, co mi zdecydowanie smakowało, to były warzywa, które były zrobione z ogrodu naszej właścicielki z serem, czyli taki ser panir z warzywami. Smakowała mi też baranina Rogan Josh, to była taka baranina z jogurtem ugotowana. Natomiast nie pamiętam, jak to się nazywało, były to takie klopsy baranie z dość tłustego mięsa w jeszcze tłustszym sosie i to mi nie smakowało. Organizujecie festiwal slajdów podróżniczych Terra. Za nami jego 17. edycja. Jak byście podsumowali dotychczasowe? Teraz mnie zatkało, ale staramy się, żeby z roku na rok festiwal był coraz lepszy, żeby nie był gorszy. Przez 17 lat, 17 razy 4, nie policzę od razu ile, 17 razy 8, ty policzysz szybciej. Tak, zaprezentowaliśmy widzom 136 prezentacji i wydaje mi się, że to, co można, jak to można podsumować, że cudowne jest to, że mimo, że jest internet i że wydaje się, że wszystko można już w sieci znaleźć, to, że ludzie wciąż przychodzą i na Festiwal Terra, i na spotkanie z górami, żeby posłuchać prawdziwych, żywych ludzi, podróżników gór, porozmawiać z nimi potem, że taka relacja na żywo z emocjami jest wciąż czymś wartościowym. I to jest podstawowe podsumowanie. Podróżujecie w różne strony świata. Dlaczego Indie są dla Was miejscem szczególnym? Po pierwsze dlatego, że są bardzo różnorodne, są niesamowite i nie przestają nas zaskakiwać. To brzmi banalnie, ale mimo, że my spędziliśmy w Indiach no, wiele miesięcy, może nawet lat, na przestrzeni tych 29 lat, kiedy tam podróżujemy, to wciąż jeszcze jest mnóstwo miejsc, świąt, obrzędów, powrotów nawet w te same miejsca, które wiem, że przyniosą nam zaskoczenie, że spowodują, że przyniosą emocje, że przyniosą coś, co zapadnie nam w pamięć i nawet jeśli wracamy w to samo miejsce, to nigdy nie będzie tak samo, co jest spowodowane ludźmi. A poza tym myślę, że dlatego, że tam była nasza pierwsza podróż, że ta pierwsza podróż jednak to jest coś, co się gdzieś tam mocno wyrywa w pamięci. Wiem, że to jest tak, że są ludzie, którzy pojechali do Afryki i to była ich pierwsza podróż, nie wyobrażają sobie, nie wiem, porównywania innych miejsc z Afryką. Te pierwsze emocje są chyba najsilniejsze, zaskoczenie, zdziwienie, egzotyka. Jaki sprzęt fotograficzny zabieracie na swoje wyprawy? Czy to jest duży i ciężki bagaż? Zacznę od tego, że my w ogóle nie jesteśmy gadżeciarzami, że jesteśmy raczej minimalistami, jeśli chodzi o sprzęty. Także jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny, też nie zabieramy zbyt dużo. Zaczęliśmy od aparatów analogowych, tak, i które trochę ważyły filmy do nich i to był taki objętościowy bagaż. Później, kiedy przeszliśmy na cyfrę, fotografowaliśmy lustrzankami. W tej chwili mamy jedną lustrzankę, którą i dwa takie mniejsze aparaty Sony. Lżejsze. Był czas, kiedy mieliśmy tylko lustrzankę i tylko Sony i zawsze było tak, że robiliśmy losowanie, kto weźmie ten mniejszy i ten, kto wygrał, ten większy, ten przegrał. Także nie zabieramy dużo aparatów, dopasowujemy obiektywy, tak, jeśli jedziemy, nie wiem, w góry czy w miejsca, gdzie możemy spotkać zwierzęta, bierzemy wtedy może obiektyw z długą ogniskową, jeśli fotografujemy architekturę szerokokątną, ale torby fotograficzne mamy zaskakująco małe. Ja może powiem taką anegdotę, jak się spotkaliśmy w sklepie fotograficznym z naszym kolegą, który jest gadżeciarzem i uwielbia sprzęty fotograficzne. On kupował torbę fotograficzną i my. On patrzył na naszą z obrzydzeniem i mówi, po co wam ta kosmetyczka? A my patrzyliśmy na jego wielką torbę, mówimy, a po co ci to wiaderko? I każdy z nas był przekonany o słuszności. Przez to, że chodzimy po górach, no każdy gram się liczy, z wiekiem coraz bardziej, więc ten sprzęt też się robi coraz mniejszy. Gruzja, do której także jeździcie, to ostatnio popularny kierunek dla Polaków. Czy są w tym kraju jeszcze miejsca, do których nasi rodacy jeżdżą rzadko? I tutaj niestety nie jestem ekspertem, bo ja byłam w Gruzji tylko przez tydzień. Do Gruzji jeździ, w Gruzji był Andrzej, najpierw przez miesiąc chodził po górach, potem pojechał tam z grupą.
I z tego, co wiem, to no, mimo że zachwyciła go Swanetia, która jest przepiękna, która to, to jest ten wielki Kaukaz z tymi wspaniałymi ośnieżonymi szczytami, to wrócił też bardzo oczarowany Tuszetią, ale nie mogę powiedzieć, czy tam nie jeżdżą Polacy. Myślę, że Polacy są w Gruzji w tej chwili wszędzie, że Gruzja jest bardzo popularna i to jest kwestia tylko wybrania może mniej uczęszczanych szlaków, takich, gdzie nie ma infrastruktury. I wtedy takie miejsca zobaczymy. Natomiast to wszystko, co jest, nie wiem, opisane na blogach, w przewodnikach, myślę, że tam Polaków spotkamy, co wcale nie uważam, że jest wadą. Oczywiście.